Jak to się stało? Jak to było w ogóle możliwe, żeby zostawić te 2 punkty w Gdańsku? No przede wszystkim jest olbrzymi niedosyt po tym meczu i myślę, że każdy widział, jak wyglądał ten mecz. No myślę, że oprócz tej końcówki to naprawdę niezłe spotkanie z naszej strony. Mi takie mecze, można powiedzieć, się zdarzają. Na pewno to boli, bo uważam, byliśmy drużyną lepszą, prowadziliśmy 2-0. Nawet przy wyniku 2-1 i niestrzelonym naszym karnym, no nie możemy już dopuścić do straty bramki na 2-2, zwłaszcza, że tam praktycznie zostały 2-3 minuty, ale no musimy jak najszybciej o tym zapomnieć, bo przed nami kolejne bardzo ważne spotkanie. Jak właśnie wygląda proces zapominania? Czy da się tak w głowie to wszystko wyczyścić? Bo tak jak mówisz, kolejne ciężkie wyzwanie przed nami. No myślę, że przede wszystkim na plus jest to, że gramy już w środę, że nie musimy czekać tego całego tygodnia i wiadomo, że te spotkanie z Lechem gdzieś tam w mediach czy gdzieś się będzie przewijać, a tak to już za 2 dni mamy kolejne spotkanie i na tym się teraz skupiamy, więc można powiedzieć, łatwiej jest zapomnieć o tym meczu z Lechem. A na bazie złości właśnie w kolejnym meczu jest szansa wyzwolić jeszcze więcej energii, jeszcze więcej mobilizacji, bo na Legię to wszystko może się przydać i zadziałać na plus. No myślę, że tak. Myślę, że ta sportowa złość będzie widoczna w tym meczu, bo no zostawiliśmy dużo, dużo zdrowia w Gdańsku. Pokazaliśmy jakość też piłkarską i nie wygraliśmy tego spotkania, więc można powiedzieć, wyjdziemy mocno zmobilizowani na Legię i będziemy chcieli wygrać. Legia spokojniejsza, wydaje się, spaceruje w drodze do obrony tytułu. Myślisz, że to jest dla Was jakaś taka okoliczność sprzyjająca właśnie, że Legia już nie pod takim ciśnieniem, nie pod takim napięciem, jak Wy, którzy walczycie jeszcze o duże cele? No myślę, że jeśli chodzi o Legię, to aż takiego luzu nie mają, bo dwa ostatnie spotkania bez zwycięstwa, więc też na pewno będą chcieli przypieczętować ten tytuł mistrzowski. Bo jednak ta różnica troszkę tam maleje, mimo tego, że nadal jest spora, ale my patrzymy przede wszystkim na siebie i my chcemy zagrać kolejne dobre spotkanie, skuteczne w ofensywie, no i nie dopuścić do straty bramek. Legia Warszawa, w przeciwieństwie do Lechii, która Piastowi nie leży, Legia jest takim rywalem, z którą macie bardzo pokaźną serię. Parę sezonów temu, parę lat temu, nie do pomyślenia, a dzisiaj? No myślę, że ostatnie spotkanie naprawdę niezłe w naszym wykonaniu, ale to jest kolejne spotkanie, to co było za nami to już jest historia, to są tylko statystyki, które można spoglądać, ale żeby uzyskać kolejny dobry rezultat z Legią, trzeba wyjść zmobilizowanym, skoncentrowanym i zagrać naprawdę dobre spotkanie. Zapytam jeszcze o stan zdrowia Ciebie, drużyny, głównie bloku defensywnego, bo przez kontuzję Bartka, przez kontuzję chociażby Tomka Mokwy, no, troszeczkę Wam się uszczupliła ta kapitał ludzki, jeżeli chodzi o defensywę. To Was martwi, niepokoi, czy to nie Wasza rzecz? No prawda jest taka, że taki jest sport, kontuzje się pojawiają i akurat w tym momencie, no właśnie jeśli chodzi o tą defensywę, no kilka urazów się pojawiło, ale no trzeba z tym się uporać, bo tak jak mówię, taki jest sport, są inni zawodnicy, także mamy szeroką kadrę i mocną, więc myślę, że tu nie będzie problemu. Czego życzyć na te najbliższe mecze poza lepszą pogodą i właśnie zdrowiem? Troszkę szczęścia i myślę, że będzie dobrze. Chciałbym zapytać po sobie kibiców. Zdaję sobie sprawę, jak kosztował ostatni ten mecz po prostu nerwów. Jak to wyglądało u Was tam w Blikzonie zaraz po zejściu? No, jakie słowa padały, jeśli można cytować? No myślę, że przede wszystkim po meczu wyglądało to tak, jakbyśmy przegrali to spotkanie, bo można powiedzieć, że to taki przegrany remis. No złość była duża bezpośrednio po meczu, ale prawda jest taka, że to my nadal jesteśmy na tym 4. miejscu i zwłaszcza, że teraz za 2 dni jest kolejny mecz, więc można powiedzieć, jak najszybciej zapomnieć i już nastawialiśmy się na to spotkanie z Legią. Jakie emocje właśnie towarzyszą Wam i na co liczycie z ich strony? No przede wszystkim wiadomo, że Legia
w ostatnich latach dominuje polską ligę i wiadomo, jeszcze jak otwarte były stadiony, no to gdy przyjeżdżała drużyna ze stolicy, no to jednak troszkę zawsze frekwencja się wzrastała, więc na pewno jest to spotkanie bardzo ciekawe dla kibiców, no a my postaramy się podtrzymać tą naszą niezłą pasę w meczach z Legią. No tak, będzie brakowało tego wsparcia, bo zawsze nam tutaj na Obrzej pomagali przy tym meczu, a tutaj no jednak no, będą nas wspierali przed telewizorem, jakaś informacja, słowa do nich. No tak, no wiadomo, gdyby otwarte były stadiony, no to pewnie przyszłoby dużo, dużo kibiców na takie spotkanie. No ale cóż, takie mamy czasy, że tak powiem i mam nadzieję, że licznie kibice zasiądą przed telewizorami i przede wszystkim będą cieszyć się naszą grą i cieszyć się po ostatnim gwizdku.